Siemanko, z tej strony Kuba, witam Cię na kanale Po Prostu Geek. Dziś mam przyjemność recenzowania dla Was tego oto pięknego zestawu LEGO Technic o numerze 42171. Tak jest, czyli Mercedes AMG F1 W14 E-Performance. Zaczynajmy. Jak wspomniałem wcześniej, mamy tutaj zestaw od LEGO, który dostaliśmy 1 marca i uważam, że jest to jeden z ładniejszych zestawów, jaki dostaliśmy. Dziś skupimy się na tym zestawie, co prawda będziemy go porównywać do zestawu McLarena z 2022 roku, ale to dlatego, że był to ostatni zestaw bardzo podobny do tego zestawu i dlatego też będziemy się na nim troszeczkę opierać, a kiedy indziej może zrobimy porównanie. Dobra, przejdźmy sobie tutaj do samego pudełka i pomówmy trochę o szczegółach, jeśli chodzi o ilość klocków, cenę i tym podobne rzeczy. Jest to zestaw w skali 1 do 8. Tym razem dostaliśmy tą skalę napisaną na pudełku, czyli tutaj w lewym górnym rogu mamy napisane skalę 1 do 8, więc tak to wygląda. Po raz pierwszy, jeśli chodzi o takie samochody, bo ani Land Rovera, który tutaj stoi, nie dostaliśmy wymiarów skali, ani nawet McLarena, który był ostatnio, też nie dostaliśmy takiego oto napisu. Poza tym, zestaw składa się z 1642 części oraz kosztuje 1050 zł bez jednego grosika. Oczywiście jest to oficjalna cena LEGO. Dobra, tak oto prezentuje się pudełeczko z przodu i mamy tutaj też ujęcie z tyłu, gdzie mamy pokazane szczegóły tego samochodu, mamy pokazane porównanie oryginału właśnie z tym modelem oraz mamy wymiary, czyli 64 cm długości bez tam 2 mm i 13,5 cm wysokości, więc jest całkiem spory jest ten zestaw. Dobra, przejdźmy sobie do samego zestawu. Taran! Oto i on, moi kochani. Oto zestaw, na który czekałem tak bardzo od momentu, kiedy dowiedziałem się, że dostaniemy taki coś. Dostaniemy kolejną Formułę 1. Dostaniemy zestaw w skali 1 do 8 i to do dodatku Mercedesa. I jeszcze jeden plusik. Jest dużo lepiej odwzorowany niż ostatni McLaren, który możecie zobaczyć tutaj ze mną, który nie był do końca przygotowany tak, jak powinien być. A tu mamy oficjalny model z roku 2024 i ten samochód, muszę przyznać, jest łudząco podobny do oryginału. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę to, że jest on zrobiony z klocków, ale i tak uważam, że całkiem nieźle się prezentuje. Dobra, zacznijmy od tego, co się rzuca w oczy od razu, czyli od kół, które dostaliśmy w tym roku, a mianowicie opon, które są gładkie. Dostaliśmy sliki, czyli typowe opony, takie jakie mamy w Formule 1. Ostatnio dostaliśmy opony z bieżnikiem. Oczywiście opony z bieżnikiem też są wykorzystywane w Formule 1, lecz tylko i wyłącznie na mokrą nawierzchnię. Tu możemy przejść do kolejnego punktu, czego LEGO nie zrobiło, a mianowicie nie dało nam nadruku na tej oponie, pokazującej nam, jaki jest to rodzaj opony. Bo i tak wiemy, że mają podpisany kontrakt z Pirelli, więc mogli wykorzystać to logo i mogli zrobić ten nadruk. Nie mam żalu, że nie dostaliśmy innych nadruków, bo tym razem muszę przyznać, że naklejki wyglądają super. Wyglądają dobrze, dlatego że nie są matowe, są błyszczące i dodaje to szyku temu samochodowi. Wygląda on dużo lepiej. Gdybyśmy dostali nadruki, był to mat i nie prezentowałby się ten samochód tak dobrze. Przynajmniej jest to moje zdanie, subiektywne. Każdy może mieć inne. Jeśli nie zgadzacie się, dajcie znać w komentarzach. Dobra, co dalej? Mamy zawieszenie. Działające, jak sami możecie zobaczyć, działające zawieszenie. Zawieszenie nie zostało zmienione, jest to jedna z niewielu, bardzo niewielu części, która nie została zmieniona, jeśli chodzi o poprzedni model i uważam, że dobrze zrobili, że zostawili to zawieszenie, bo spełnia ono swoją funkcję, wygląda tak, jak powinno wyglądać, bardzo przypomina oryginalne zawieszenie i nie trzeba tutaj nic zmieniać. Jest to wszystko na plus, że nie zostało to zmienione. Jeśli chodzi o skręt tego samochodu, jeśli chodzi o ruszanie się kółek, tak, ruszają się, jak sami możecie zobaczyć, ruszają się i ruszają się dzięki temu, że możemy poruszyć kierownicą w tym samochodzie i ruszają się koła. Ale nie wiem po co, LEGO dodało nam dodatkowy
klocek, tak jak robi to w mniejszych zestawach, nawet najmniejszych, że możemy kierować tymi kołami z góry. Uważam, że jest to bezsensowna sprawa. Ten model jest modelem, powiedzmy, wystawowym, czyli możemy sobie go postawić na półkę, tak jak ten tutaj z tyłu. W dodatku tego wszystkiego, jak widzicie, zastosowali tu brązowy klocek. No zastosowali, jakby nie było można dać czarnego klocka. Dlaczego on jest brązowy? Bo ja tego nie rozumiem. Nie dość, że nie podoba mi się cała koncepcja tego, to jeszcze jak już zrobili to, to czego nie zrobili tego w kolorze czarnym? No dla mnie jest to po prostu bez sensu. Dobra, to były takie największe z negatywów, myślę, jakie dostaliśmy, jeśli o ten samochód chodzi, jeśli chodzi też o mnie. Przejdźmy do przodu tego samochodu. Uważam, że przednie skrzydło jest mega fajnie zrobione. Zostało to ulepszone w porównaniu do modelu, który widzicie za mną, ale jest to naprawdę lepsze rozwiązanie. Choć słyszałem w internecie, że Lego się nie postarało i tak nie wygląda to, jak powinno wyglądać. Musimy wziąć pod uwagę, że mamy tutaj Lego Technic i to, co tu zrobili, zrobili to bardzo dobrze. Uważam, że zrobili to bardzo dobrze. Dzięki naklejkom wygląda to jeszcze lepiej, tak naprawdę, ale uważam, że to rozwiązanie jest naprawdę świetne. Jak sobie możecie zobaczyć, uważam, że jest to bardzo, bardzo dobrze zrobione. Jeśli chodzi o nos, cały nos, całą przednią część, też jestem zadowolony, choć bałem się tego po tym, gdy zobaczyłem pierwsze zdjęcia, że ta część tutaj będzie wystawać jak normalnie garbaty nos, ale nie wystaje. Jest to ładnie wszystko zrobione, spójnie. Rozumiem teraz cały zamysł tego, dlaczego takie klocki zostały wykorzystane, a nie inne. Został wykorzystany bardziej opływowy kształt. W dodatku mamy tutaj mniej widocznych części, które są pod spodem. Są one tak jakby zakryte, więc też jest to bardzo dobre rozwiązanie. Ten nos całkowicie się różni. Uważam, że jest bardziej, można powiedzieć, delikatny, subtelny, może tak. Może jest bardziej subtelny. Jest to bardziej zabudowane. We wcześniejszym modelu był on po prostu dużo, dużo klocków i jeszcze więcej. Co prawda był płaski, nie było widać stadów czy wielu dziur, ale to rozwiązanie, które dostaliśmy w tym Mercedesie, uważam, że jest dużo lepsze. Przejdźmy dalej. Podoba mi się górna część, czyli cały środek. Uważam, że jest bardziej opływowy, jak sami możecie zobaczyć. Wloty powietrza, te boczne całe, uważam, że są bardzo ładnie wyprofilowane, nawet z tej strony. Tak samo jak podłoga, której zakończenia zostały wygładzone, ścięte w dół. Wygląda to naprawdę dobrze. Uważam, że postarali się, jeśli o to chodzi, i cała ta linia nadwozia, którą możemy zobaczyć dzięki jeszcze naklejkom, które przechodzą nam tutaj z boku, tym zielonym, też wygląda bardzo dobrze. Na plus, naprawdę ładnie. Tak samo górna część została rozwiązana. Tutaj ten wlot powietrza, który mamy u góry, uważam, że jest troszeczkę za duży, troszkę skala się myli, ale i tak jest bardzo czysto to rozwiązane. Co jeszcze zostało ulepszone? W ostatnim McLarenie dostaliśmy silnik na zewnątrz, czego tutaj nie ma. Ten silnik jest schowany w środku, ale jest. Musicie mi uwierzyć na słowo, że jest. Mogę Wam go pokazać jeszcze od spodu. Proszę bardzo. Mamy tutaj układ kierowniczy cały. Mamy silnik, mamy tutaj przeniesienie napędu i mamy tutaj dyferencjał. Wszystko działa pięknie, hula. Jak sami możecie, tutaj mamy silnik, całą jednostkę, cały blok silnika jest widoczny od spodu. Ale to nie tylko, moi kochani, bo możemy zobaczyć go od góry, możemy ją ściągnąć. Też jest to bardzo fajne rozwiązanie. Nie jest to sztywne rozwiązanie, więc dopasowuje się ono do budowy samochodu. Ładnie nam się tu układa i mamy tutaj ładne ścięcie, ładny spadek do tyłu. Gdy ściągniemy tą część, bang, mamy silnik. Tak jest, mamy silniczek zrobiony z przezroczystych klocków, czyli nie widzimy tylko, jak tłoki ruszają się od góry, ale możemy zobaczyć, jak tłoki ruszają się w środku, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Uważam, że na plus, jeśli chodzi o ten samochód. No i oczywiście możemy zobaczyć dyferencjał z góry. Co prawda od tyłu nie było go widać, od spodu, sorry, bo powiedziałem Wam wcześniej, że widać tutaj dyferencjał, a nie widać, a widać tutaj zawieszenie, jakie jest zbudowane. Mamy tutaj sprężyny widoczne od zawieszenia. Więc troszeczkę Was okłamałem, ale od góry widać cały dyferencjał, który nam tutaj pracuje niezależnie od koła, więc jest to naprawdę fajna sprawa. I przejdźmy do tylniej części tego samochodu, a mianowicie
do tylnej lotki, tutaj. Tak jest. Widzicie, jak to się porusza? Mamy DRS. Jeśli nie wiecie, to samochody Formuły 1 mają dwa silniki, silnik elektryczny i silnik spalinowy i mamy DRS, czyli takie doładowanie elektryczne na odpowiednich częściach toru, które możemy użyć właśnie tego doładowania. Otwiera się nam wtedy DRS, mamy inny przepływ powietrza, samochód staje się dzięki temu szybszy i możemy dogonić rywala, ale nie będziemy się zagłębiać teraz w reguły Formuły 1. Choć uważam, że jest to bardzo fajne rozwiązanie. Też inaczej wygląda to niż w poprzednim modelu, ale uważam, że całe skrzydło tylnie wygląda dużo, dużo lepiej niż poprzednie. Sprawdźmy sobie z tyłu, jak wygląda. Uważam, że ten cały kształt, który tutaj dostaliśmy, no wygląda wspaniale. Uważam, że bardzo dobrze wygląda ten kształt. Jak widzicie, mamy tutaj też światło hamulca, żeby inni kierowcy na drodze nas widzieli. Jako całokształt daję temu modelowi, myślę, tak 8,5 na 10 z powodu tych kilku szczegółów, jak to, jak koła. No niestety no nie ma 100% dziesiątki, ale i tak uważam, że polepszyło się, jeśli chodzi o wcześniejszy model, a następne modele będą jeszcze lepsze. Myślę, że na stówę będą jeszcze lepsze niż ten, który dostaliśmy tu. Dobra, moi mili, ja już kończę. Mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała. Ja jestem mega zadowolony z tego samochodu i uważam, że będzie on się bardzo ładnie prezentował z tyłu tutaj za mną. Następnym razem, jak będziecie oglądać, będziecie mogli go zobaczyć tam, więc jest naprawdę spoko. Proszę bardzo, jeśli możecie, kliknijcie subskrypcję, dajcie lajka, skomentujcie. Będę bardzo wdzięczny, jeśli coś skomentujecie. Oczywiście możecie jeszcze wcisnąć dzwoneczek, jeśli chcecie być na bieżąco z tym wszystkim, co się dzieje na kanale. Dobra, ja się już z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia następnym razem. Yo!